Dzień dobry, witam Was moi kochani na fanpage'u Sama Mama. Rozpoczynamy dzisiaj live'a już w trybie wakacyjnym, godzina 20. Facebook potrzebuje parę chwil, żeby dać Wam znać, że rozpoczęliśmy, że jesteśmy już na żywo, więc ja poproszę pierwsze osoby, które dołączą do nas, aby dały znać w komentarzu, że nas widać, że nas słychać. Dlaczego rozpoczynamy akurat tak ważnym tematem jak rozwód z orzekaniem o winie? Ano dlatego, że dzisiaj naszym gościem jest pan Michał Gruchacz. Witam serdecznie. Witam Pan Michał jest prawnikiem, jest osobą, która specjalizuje się w prawie rodzinnym, w sprawach z zakresu prawa spadkowego i prawa pracy. Dzisiaj jako ekspert odpowie na pytania, które przygotowałam właśnie odnośnie orzekania rozwodu o winie. A jest to ten cykl, który wczoraj opowiadałam Wam, że rozpocznie serię nagrań wspierających Fundację Sama Mama. Także dziękuję za przyjęcie zaproszenia, ponieważ dla nas jest to niezwykle cenne, że eksperci, prawnicy dołączają do nas i chcą wspierać osoby w sytuacji okołorozwodowej, rozwiać pewne wątpliwości, pewne pytania, pewne mity, które gdzieś krążą. Mam nadzieję, że będziecie zadawać pytania. Będziecie aktywnie brać udział w tym nagraniu, dlatego że będzie czas na to, aby nasz ekspert odpowiedział na wasze pytania, które się pojawią na czacie. Także śmiało dołączajcie do nas, komentujcie, zostawiajcie lajki, zostawiajcie serduszka jako podziękowanie za to, że jest nasz gość z nami dzisiaj. Jeżeli nie możecie na bieżąco być z nami teraz, to nie obawiajcie się, ponieważ nagranie będzie dostępne na naszym kanale YouTube. Na wszystkie pytania znajdziecie odpowiedź w komentarzach. Także nawet po nagraniu my do tych pytań wrócimy. Moi drodzy, tak jak powiedziałam, rozpoczynamy nową serię, czyli jakby Life jest skierowane i dedykowane Fundacji Sama Mama. Sama Mama zajmuje się sytuacją okołorozwodową i panie Michale, bardzo bym prosiła, żeby pan przedstawił się naszym gościom, powiedział coś więcej, czym się pan zajmuje, czym się pan specjalizuje w oczekiwaniu na naszych odbiorców. Dziękuję Pani Dominiko za zaproszenie i za przedstawienie pokrótce mojej sylwetki. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o taką specjalizację, to między innymi jeden z tematów, który często się tak naprawdę pojawia u mnie w kancelarii, jest to temat rozwodu lub względnie separacji, tak? Czyli sytuacja, w której rzeczywiście małżeństwo no, jakoś się nie układa, tak? I ktoś podejmuje, jedna ze stron podejmuje decyzję, żeby no, rozejść się, tak? I zrobić to też również pod kątem prawnym, nie tylko faktycznym, formalnym, tak? No i trzeba tak naprawdę przeprowadzić takiego klienta, klientkę, tak? Przez to postępowanie w jak najlepszy sposób, żeby osiągnąć to, co jest możliwe do osiągnięcia i optymalne rozstrzygnięcie uzyskać, tak? Więc to jest jedna z kategorii spraw, która się niewątpliwie trafia u nas w kancelarii. Proszę mi powiedzieć, kiedy możemy wnosić o rozwód z orzekaniem o winie? Na początku, zanim byśmy odpowiedzieli na to pytanie, to takie delikatne wprowadzenie, tak, bym poczynił. Czyli pierwsza rzecz, która jest istotna, to jest to, że sąd ma obowiązek orzec o winie za rozpad pożycia małżeńskiego. To wynika wprost z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. I jeżeli orzeka o winie, tak, sąd, to ma tak naprawdę trzy warianty, tak, trzy możliwości. Pierwsza jest taka, że wskazuje, że winne są obie strony. Tak, czyli nie rozdziela tej winy w sposób zdecydowany, czyli nie mówi, że w 100% jest jedna strona winna, a druga strona jest bez winy jakiejkolwiek, tylko stwierdza, że jest wina obu stron. I tutaj nie ma znaczenia, czy to będzie 5% do 95%, czy to jest 50 na 50 tego zawinienia. Tak? To jest pierwsze rozstrzygnięcie, jeżeli chodzi o orzekanie o winie. Drugie rozstrzygnięcie to jest właśnie wina wyłączna jednego z małżonków.
ale tutaj rozumiemy to w ten sposób, że to jest stuprocentowa wina po jednej ze stron, a druga tak naprawdę strona jest de facto, mówiąc kolokwialnie, czysta jak łza. Nie ma żadnego nawet, nie wiem, źdźbła, które by wskazywało, że no tutaj na tej wadze, jak położymy te, zaczniemy odważniki, tak, no to ona nie przechyli się w żaden sposób. Tak? Więc to jest drugie rozstrzygnięcie. Tak? Trzecie rozstrzygnięcie, rzadko spotykane, to jest stwierdzenie przez sąd, że żadna ze stron nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego. To jest wyjątkowa sytuacja, w której no de facto można powiedzieć po ludzku, że nikt nie jest winny, a rozpadło się małżeństwo, tak? Bo żadna ze stron nie jest winna rozkładu pożycia, a jednak skutek jest taki, że tego małżeństwa de facto nie ma już, tak? Czyli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. I jeszcze, jak już mówimy tak naprawdę o kwestii winy, to na pewno każdy słyszał, albo większość przynajmniej słyszała o takiej konstrukcji jak rozwód bez orzekania o winie, czyli sytuacja, w której składa jedna ze stron, która wszczyna postępowanie, czyli składa ten pozew rozwodowy, jedna ze stron właśnie wnosi o to, żeby było bez orzekania o winie, a druga się zgadza na to. I to jest ten wyjątek, kiedy sąd może odstąpić od orzekania o winie. Tak? Czyli w tym zakresie postępowanie dowodowe nie będzie przeprowadzane. Tylko jest jeszcze jedna ważna uwaga, taki niuans. Jeżeli my, składając pozew rozwodowy, wskażemy, że chcemy rozwód bez orzekania o winie, no to teraz tak naprawdę to jest zależne od decyzji drugiej strony, tak? Bo sąd tak naprawdę na zgodny wniosek stron, tak? Może to orzec, a po drugie, ta druga strona może się wycofać z tego w każdej chwili de facto, do momentu wydania wyroku, tak, do zamknięcia rozprawy, jak mówimy, tak, przewodu sądowego. Więc to jest taka sytuacja, w której jest nutka niepewności, co druga strona zrobi, gdy składamy ten wniosek o rozwód bez orzekania o winie. Tak? I pamiętajmy o tym zmienności, że to nie jest związana ta strona swoim stanowiskiem. Może to po miesiącu, po dwóch miesiącach, po roku postępowania rozwodowego powiedzieć, że jednak ona nie chce już tego rozwodu bez orzekania o winie, bo ona chce innego rozstrzygnięcia. Najczęściej przerzuca winę na nas, tak? Po prostu mówiąc kolokwialnie. Tak, więc to są takie możliwe rozstrzygnięcia, jeżeli chodzi o winę. I jeżeli byśmy popatrzyli sobie, jak trzeba ocenić tą winę, tak? Co sąd bierze pod uwagę, orzekając, że dana osoba jest winna, obie strony są winne, tak? No to tak naprawdę za tego winnego rozkładu pożycia małżeńskiego uważa się osobę, która swoim, bym powiedział, nagannym zachowaniem, tak na razie, w sposób generalny, swoim nagannym zachowaniem narusza obowiązki małżeńskie, tak? Tak, narusza obowiązki małżeńskie w sposób zawiniony, ja bym powiedział, czyli można przypisać mu winę, tak? Czyli jest ten element taki, byśmy powiedzieli, no zawinienia, tak? I te działanie jego, te zachowanie tego małżonka musi się wiązać ściśle z tym trwałym i zupełnym rozkładem pożycia małżeńskiego. To nie jest tak, że każde zachowanie naganne małżonka, tak, jest ściśle związane z tym, że rozpada się to małżeństwo, tak? Czyli musi być to powiązanie pomiędzy nagannym zachowaniem a skutkiem w postaci rozkładu pożycia małżeńskiego. I to jest też bardzo ważne. Czasami jest to bardzo łatwo wykazać, tak, ten związek pomiędzy danym zachowaniem małżonka a skutkiem, że rozpadło się małżeństwo. Czasami nie jest to tak jednoznaczne, tak, że to bezpośrednio jest przyczyną tego rozkładu pożycia małżeńskiego. I teraz, jeżeli byśmy sobie pomyśleli, jaka może być sytuacja taka przykładowa, w której ktoś zachowuje się nagannie, tak? Jest złe zachowanie, być może jest przemoc, być może jest jakaś właśnie taka czy fizyczna przemoc, czy psychiczna przemoc wobec małżonka i wobec dzieci często też, tak? I nie poniesie on winy. To jest taka sytuacja wyjątkowa, w której na przykład on jest niepoczytalny, mówiąc kolokwialnie, tak, używając tego pojęcia z prawa karnego, czyli jest chory psychicznie na przykład, tak? Ma pewne zaburzenie, które nie pozwala mu przypisać winy, dlatego że on
nie kieruje swoim postępowaniem w sposób świadomy. Tak? Jeżeli nie kieruje w sposób świadomy, sąd nie może powiedzieć, to było zawinione twoje zachowanie. Dlatego mówiłem o tym, że ten element winy musi być wykazany w postępowaniu sądowym. Tak? Czyli ta wyjątkowa sytuacja, w której ktoś rzeczywiście stosuje przemoc, ma to związek z rozkładem pożycia bezpośredni, tak? Ale nie można mu przypisać winy i nie będzie stwierdzona jego wina. To w tamtym roku miałem taką sytuację, w której właśnie jedna ze stron miała zaburzenie psychiczne, toczyło się postępowanie karne, tam była ekspertyza biegłych sądowych psychiatrów, którzy stwierdzili, że jest to tak naprawdę on niepoczytalny, nie może kierować swoim postępowaniem i sąd, uzyskując tą opinię jako dowód w postępowaniu rozwodowym, no stwierdził, że no właśnie pomimo nagannego zachowania nie było stwierdzonej jego winy. Tak? I sąd właśnie w tym momencie, gdy tamta strona była czysta, tak, naprawdę nie można było nic jej zarzucić, odstąpił od orzekania o winie. Tak? W tym sensie powiedział, że żadna ze stron nie ponosi winy, w ten sposób trzeba byłoby to nazwać. Tak? Cóż jeszcze może być takim przykładem dosyć ciekawym? Na przykład jeżeli ktoś źle się zachowuje w trakcie trwania małżeństwa, narusza swoje obowiązki, ale tak naprawdę to następuje po już trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego. Czyli na przykład już nastąpił rozkład tego małżeństwa, a po miesiącu, pół roku, roku, to formalnie małżeństwo trwa i ta osoba się źle zachowuje, tak? Ale ona to nie było źródłem rozkładu pożycia. To, co mówiliśmy, nie ma powiązania związku przyczynowo-skutkowego, bo już nie jesteśmy małżeństwem tak naprawdę, jeżeli chodzi o więzi nas łączące, tak mówiąc w praktyce, a to naganne zachowanie wystąpiło po prostu no niejako z czasem, tak? Jako, nie wiem, odwet, czy jakokolwiek przyczynę byśmy tutaj nie wskazali, tak? I jeszcze jest taka, trzeci, żebym podał przykład i więcej bym już może nie mówił o takiej sytuacji, w której nastąpiło jakieś naganne zachowanie małżonka, tak? Ale po tym zachowaniu powrócili wszyscy małżonkowie, powrócili do pożycia małżeńskiego, wszystko się zaczęło dobrze układać, tak? Nieważne, czy to przebaczone, czy to nieprzebaczone, no w pewnym sensie można to nazwać, że przebaczona ta wina tego małżonka została przez drugiego współmałżonka i wrócili i żyli ze sobą przez 7-10 lat. I idzie postępowanie rozwodowe, bo jednak nie ułożyło się i jednak potrzebny jest rozwód. Jedna ze stron wnosi ten pozew rozwodowy i pokazuje, że tamta przyczyna pierwotna jest tą przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego. No a no tak nie przejdzie to w sądzie, mówiąc kolokwialnie, bo nie ma związku znowu, tak? Było naganne zachowanie, wróciliście do wspólnego pożycia, wszystko się dobrze układało i teraz inna jest przyczyna faktyczna tego rozkładu pożycia małżeńskiego. No i tutaj wiele można tak naprawdę wskazywać niuansów, jakichś takich przykładów życia, które nie są do końca oczywiste. Ja bym tylko powiedział w ten sposób, podsumowując, że jeżeli chcemy żądać wyłącznej winy, bo tak rozumiem też nasze spotkanie, że ona w podtekście ma tą intencję, żeby przeprowadzić to rozwód z orzekaniem z winy wyłącznej drugiego małżonka. Jeżeli to chcemy przeprowadzić w postępowaniu sądowym i takie rozstrzygnięcie uzyskać w wyroku rozwodowym, to musimy pamiętać o takiej, tak kolokwialnie powiem, że musimy być czyści jak łza, a ta druga osoba musi mieć realnie naprawdę coś za kołnierzem, tak? Żebyśmy mogli to pokazać i sąd mógł uznać, że my jesteśmy stuprocentowo czyści i nie ponosimy żadnej, nawet w 1% winy, a ta druga strona jest wyłącznie winna. Mm-hmm. Tak bym to Myślę, że teraz wiele osób, które nas ogląda, zaczyna analizować swoje przemyślenia dotyczące składania pozwu z orzekaniem o wyłącznej winie małżonka. Panie Michale, a proszę mi powiedzieć, no bo tutaj mówił Pan o takich wyjątkowych sytuacjach, kiedy małżeństwa po różnych incydentach podejmowały próbę pojednania i dochodziło do ponownego jakby załagodzenia relacji i podjęcia próby ratowania małżeństwa, to się nie udało. Czy my mamy na przykład tutaj możliwość składać wniosek o winie małżonka, kiedy mamy przemoc,
To jest łatwe do udowodnienia, prawda? Są obdukcje, są wizyty policji, są łatwo namierzalne, tak? Dowody tej przemocy fizycznej na przykład, czy psychicznej. Natomiast zdrada, no to tutaj myślimy o udokumentowanych formach w postaci, nie wiem, zdjęć, detektywa. Jakie jeszcze, oprócz tych najbardziej oczywistych powodów, możemy podać? Znaczy, ja bym powiedział w ten sposób. Oczywiście oprócz tych dwóch takich no, głównych czy koronnych przykładów, takich, co najczęściej występują w praktyce, czyli zdrada, przemoc, czy to fizyczna, czy to psychiczna, to ja bym jeszcze powiedział o takiej też zdradzie pozorowanej. Tak? Czasami się tak zdarza, że nie dojdzie faktycznie do zdrady, ale na przykład osoba wyprowadza się do innej osoby. Tak, do innej, nie wiem, kobiety mężczyzna się wyprowadza. No i teraz tak naprawdę faktycznie być może nawet nie doszło do żadnego zbliżenia, być może nie było zdrady, tak? Być może tam tylko mieszkał, był lokatorem, ale robił pozory tego, jakby to było właśnie partnerką ta kobieta była jego. Tak? No bo mógł wynająć po prostu mieszkanie, pokój u jakiejś pani, tak? U jakiejś kobiety i nic w tym nadzwyczajnego, tak? Czasami wynajmujemy wspólnie mieszkanie, tak? Dzielimy ten koszt. Ale jeżeli robimy pozory, że to jest nasza partnerka, to jest nasza kochanka i tak dajemy jakby na zewnątrz, przede wszystkim żonie, małżonce dajemy do zrozumienia, że to jest nasza kochanka, no to jakby to też jest przyczyna, którą można wskazać. To jest ciekawy przypadek z orzecznictwa, taki, który wystąpił nie jeden raz, właśnie taka zdrada pozorowana, tak? Czyli nie doszło faktycznie do zdrady, ale jednak takie miało wywołać to przeświadczenie, tak? Gdybyśmy dalej tak naprawdę jakoś szukali przyczyn, które mogą świadczyć o winie, tak? No to na przykład taka sytuacja, w której no jedna ze stron zaniedbuje rodzinę, nie tylko małżonka, ale i rodzinę. Nie wiem, opuszczenie kobiety w zaawansowanej ciąży, tak, małżonki, pozostawienie samej sobie w tak trudnej chwili, tak, na przykład. Nie wiem, nieinteresowanie się również porodem, tym całą sytuacją okołoporodową i tak naprawdę zostawienie żony samej sobie. Tak? Być może być też taka sytuacja wystąpić, kiedy nie wiem, no odmawiamy nawet współżycia, tak? Jedna ze stron odmawia współżycia, no a małżeństwo jednak jednym z celów małżeństwa jest to, że no związane jest to z potomstwem, tak? Nawet mówimy o więzi fizycznej pomiędzy małżonkami, tak? Kontaktów seksualnych, tak? No to jest jedna z podstaw tak naprawdę małżeństwa, tak? Więc tutaj też to może być przyczyną zawinienia, tak? Rozkładu pożycia małżeńskiego, gdy tak naprawdę no, nie dopuszczamy, tak? Małżonka do jakiegokolwiek zbliżenia ze sobą fizycznego, tak? Cielesnego. I robimy to z premedytacją najczęściej, tak? Żeby właśnie no, poszło w pięty tej osobie, jak to się mówi nieraz, tak? Cóż możemy jeszcze powiedzieć jako takie przykłady? Nie wiem, może być taka sytuacja na przykład, w której ktoś nie przyczynia się w ogóle do zaspokajania potrzeb rodziny, czyli po prostu nie pracuje, tak? Nie podejmuje pracy, nie dlatego, że jest chory, nie dlatego, że ma niezdolność do pracy, nie dlatego, że tak się umówili, że jeden ze współmałżonków zostaje w domu i opiekuje się dziećmi, prowadzi dom. Może być taka umowa i nie ma w tym nic złego w żadnej mierze, ale jeżeli to jest właśnie takie uchylanie się, bo z lenistwa powiedzieć trzeba uczciwie, tak? Chcę być na utrzymaniu, trochę tak wieść życie pasożytnicze, tak, można by było powiedzieć na tej drugiej osobie, tak, że nic od siebie nie dawać, a tylko czerpać, tak, więc to też może być jedna z przyczyn, którą można wskazać jako winę za rozkład pożycia małżeńskiego, tak. Te przyczyny, należy zwrócić uwagę, one rzadko występują jedna, tak, w praktyce. To nie jest tak, że jest tylko, rzadko się zdarza, że jest tylko taka jedna znacząca i tylko ta przyczyna. Często to jest powiązanie, tak? Możemy też jeszcze dodać takie mniejsze, bym powiedział, takie mniejsze zawinienia, jak nie wiem, utrudnianie, ograniczanie kontaktów ze swoją rodziną najbliższą, czyli takie odseparowanie małżonka od, nie wiem, rodziców, rodzeństwa, przyjaciół, w ogóle, że on ma tylko być mój, tak?
ma być mój i on jest tylko tak naprawdę do mojej dyspozycji, bo traktuje się trochę jak rzecz tą osobę, a nie jako partnera tak życiowego, który też ma swoje hobby, swoje zainteresowania i swoje jakieś, nie wiem, życie towarzyskie, osobiste, tak, swoje własne relacje. Wejdę teraz panu w słowo i zapytam, czy na przykład używki w postaci alkoholu, narkotyków czy innych holizmów mogą być przyczyną właśnie orzekania o winie małżonka? Tak, to, tylko że najczęściej alkoholizm sam w sobie nie jest tym najgorszym, co spotyka małżonka drugiego. Uzależnienie oczywiście, ale to się wiąże z przemocą przecież najczęściej. Czy to fizyczną, czy to psychiczną. To się wiąże na przykład z tym, że jestem takim pasożytem trochę, tak? Ktoś jest takim pasożytniczy tryb życia i żeruje na nas, tak? Mówiąc zupełnie potocznie, tak, jakbyśmy to nazwali. Więc to jest tak naprawdę przyczyna bezpośrednia, tak? Który sąd powie, no tak, bo właśnie była przemoc, tak? No, albo na przykład jest uzależniony od alkoholu, no i nie wiem, ktoś rzeczywiście jego zachowanie no, uniemożliwia tak naprawdę funkcjonowanie tego małżeństwa, jeżeli to jest naprawdę jakiś taki poważny, ciężki nałóg. Jak najbardziej nałogi mogą być źródłem rozkładu każdego związku, czy to małżeństwa, czy to partnerskiego związku, tak? A proszę mi powiedzieć, co w momencie, kiedy sąd orzeknie już winę, tak, obojga małżonków, jakie konsekwencje z tego mogą wynikać dla stron? Tak naprawdę z przepisów wprost tak naprawdę wynika tylko jeden skutek. I to jest skutek w postaci alimentów na byłego małżonka. Czyli jest taka kwestia, jest ta instytucja, że alimentacji byłego małżonka, eksmałżonka. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób. Tak w skrócie dużym, żeby nie każdy przypadek rozpatrywać i nie cytować przepisu, ale żeby powiedzieć, na czym to polega tak naprawdę, jaka jest filozofia tych alimentów na byłego małżonka w kontekście winy za rozkład pożycia małżeńskiego. Pierwsza rzecz to jest taka. Małżonek, który jest wyłącznie winny, w 100% winny rozkładu pożycia małżeńskiego, nie może dochodzić tych alimentów. Sam nie może dochodzić alimentów od tej drugiej strony, która, co logiczne, jest wyłącznie, jest bez winy jakiejkolwiek. Tak? Jeżeli znowu mamy drugą konsekwencję, że ten niewinny, tak, jak czysty jak łza małżonek, jak powiedziałem wcześniej, może łatwiej dochodzić tych alimentów od małżonka, który, eksmałżonka, który był, zostało orzeczone, że jest wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego. Tutaj tak naprawdę wszystko się rozbija o takie dwa pojęcia. Pierwsze to jest niedostatek, tak? Gdy mamy taką normalną sytuację, to jeżeli chcemy dochodzić alimentów od byłego małżonka, inną niż te 0,1, czyli 100%, 0%, tak, winy, to musimy udowodnić niedostatek. No to jest taka sytuacja, w której musimy pokazać, że jesteśmy naprawdę, no tak wprost i po ludzku, no ubodzy, tak, naprawdę zbiednieliśmy w wyniku tego rozkładu pożycia małżeńskiego. Nasza sytuacja materialna jest no drastycznie słaba, tak, no mamy ten niedostatek, no. Zatraca być może to o ubóstwo, tak? Naprawdę jest ciężko nam dalej funkcjonować, bo być może ten małżonek wyłącznie winny no, zarabiał i utrzymywał rodzinę, tak? Przyjmijmy takie założenie. A znowu, jeżeli byśmy mieli drugie pojęcie do zbicia, czyli istotne pogorszenie sytuacji materialnej, czyli mieliśmy do dyspozycji 20 tysięcy na miesiąc na przykład, tak? Czy to razem, czy to małżonek przynosił, na przykład zarabiając takie pieniądze. I teraz te 20 tysięcy nam nagle spadło do 5 tysięcy. No i byśmy powiedzieli, no niedostatek to raczej nie jest, tak? Jeżeli ktoś ma 5 tysięcy, tak? Co miesiąc na utrzymanie. Ale w porównaniu z 20 tysiącami, które miałem przed rozwiązaniem związku małżeńskiego, przed orzeczeniem rozwodu, takie środki miałem w dyspozycji, to już jest istotne pogorszenie sytuacji materialnej. I teraz te dwa pojęcia tak naprawdę trzeba odnieść do tej sytuacji, do tego, co powiedziałem wcześniej. Niedostatek to jest zwykły taki tryb. Musimy udowadniać niski poziom, naprawdę niski poziom dochodów, tak?
a istotne pogorszenie sytuacji majątkowej, no to widzimy, że tylko musimy pokazać, że duże pogorszenie nastąpiło. Czyli ten, czyli to można powiązać w ten sposób, że, bo nie wiem, czy tutaj dobrze i jasno powiedziałem, a trochę być może zapętliłem i chcę to już jakby podsumować. Jeżeli mówimy o sytuacji, w której małżonek jest wyłącznie, jest niewinny, to on tylko udowadnia istotne pogorszenie sytuacji majątkowej. Tak? Ma łatwiej. Nie musi udowadniać niedostatku. I teraz tak, ten temat bym zamknął, taki, który bezpośrednio wynika z przepisów, jeżeli mówiliśmy sobie właśnie o tym wpływie na obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami, abym powiedział o takim aspekcie no, czysto ludzkim i moralnym, tak? Wskazanie przez sąd, organ państwowy, jakby nie patrzeć, osoby, która jest winna za rozkład pożycia małżeńskiego. Ktoś to stwierdził. To też czasami pod kątem psychologicznym naprawdę wielu osobom, na tym wielu osobom zależy, nie tylko na tych alimentach, na tej kwestii materialnej, tak, finansowej, ale na tym, że ktoś naprawdę zło nazwie złem, bo często są to przypadki, które no, są naprawdę dramatyczne, tak. I tutaj ofierze tak naprawdę, bo tak trzeba by było to nazywać, tego drugiego współmałżonka, zależy na tym, żeby ktoś nazwał to tak, jak to wyglądało, tak? I stwierdził winę tej drugiej strony. Pośrednio wpływać to może jeszcze na takie sytuacje, to orzeczenie wyłącznej winy za rozkład pożycia małżeńskiego, może wpływać również na kwestie majątkowe, ale tylko pośrednio. Bo tutaj trzeba powiedzieć o takiej sytuacji, w której instytucji, która mówi o nierównych udziałach w dzielonym majątku wspólnym. Tak? Czyli jest podział majątku wspólnego, jest na przykład postępowanie sądowe i ktoś właśnie chce skorzystać z tej instytucji nierównych udziałów. Tak ją nazywa Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. I teraz, jeżeli to było związane, ta wina była w jakiś sposób, ta przyczyna, tak, ta przyczyna, która legła u podstaw rozkładu pożycia małżeńskiego, była na przykład związana z tym, że to jest taki właśnie, nie wiem, małżonek, czy to żona, czy to mąż, tak, który no de facto w żaden sposób nawet nie przyczynił się, nie kiwnął palcem, żeby zarobić złotówkę. Jeżeli taka jest sytuacja, to być może jest to argument właśnie, jeżeli w tym postępowaniu rozwodowym my to ładnie udowodnimy, pokażemy, sąd w uzasadnieniu do tego się odniesie, w uzasadnieniu wyroku do tego się odniesie, to potem mamy pewien dokument i dowód, który potwierdza to, że być może wystąpił taki szczególny przypadek, który pozwoli sądowi ustalić nierówne udziały, tak? Bo ja na przykład naprawdę cały ciężar finansowy ponosiłem jako wpływ na właśnie na przykład ustalenie nierównych udziałów. Ale to nie jest bezpośredni wpływ wynikający z przepisów, tak jak w przypadku alimentów na byłego małżonka. Tak? To musimy mieć tego świadomość. To jest kwestia właśnie tego powiązania, tak? Żeby znaleźć powiązanie z, na przykład z kwestiami finansowymi, czyli nierównym udziałem majątku przy podziale majątku wspólnego. Teraz tak, druga jeszcze, kolejna jakaś sytuacja, to może być wpływ na sferę relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Czyli czy to mówimy o kontaktach, czy to mówimy o władzy rodzicielskiej, czy to mówimy o miejscu zamieszkania. No bo w pośredni sposób może to wpływać, bo wyobraźmy sobie sytuację agresji, przemocy, znęcania się. No jeżeli taka sytuacja występuje, no to trudno, żeby taki rodzic, tak, taki ojciec czy taka matka, która w taki sposób się zachowuje, no miała pełne prawa, tak? Pełne prawo do kontaktu, osobiste styczności, tak? Z tym dzieckiem. Czy to kwestia decydowania o jego losach, jakbyśmy jako rodzic, tak? Cóż jeszcze, ostatni element, który przychodzi mi do głowy, jeżeli chodzi o skutki prawne, które mogą wystąpić w związku z orzeczeniem wyłącznej winy za rozkład pożycia małżeńskiego, to jest kwestia związana z kosztami postępowania sądowego, tego rozwodowego postępowania sądowego. Tak? Jeżeli jest taka sytuacja, w której ktoś jest wyłącznie winny,
to być może sąd skorzysta z wyjątkowej regulacji pozwalającej przerzucić de facto wszystkie koszty, które zostały poniesione w związku z prowadzeniem postępowania rozwodowego, na tą stronę wyłącznie winną. Tak? To nie są być może duże kwoty, nie mówimy tutaj o jakichś kilku czy kilkunastu tysiącach złotych, no ale zawsze w tym postępowaniu chociażby opłata od pozwu rozwodowego czy wywiad kuratora środowiskowego, tak, na jakieś drobne, większe, mniejsze kwoty te koszty jakby generują. Tak. No i tutaj też normalnie by było pół na pół, tak, rozdział kosztów sądowych pomiędzy strony. A tutaj w przypadku wyłącznej winy sąd może pokusić się o takie rozstrzygnięcie, żeby przerzucić ciężar na finansowych tych kosztów sądowych na tą stronę wyłącznie winną. Wspomniał pan o kuratorze sądowym i w poprzedniej wypowiedzi o tym, że jednak orzekanie o winie może mieć wpływ na podział władzy rodzicielskiej. Chciałam właśnie zapytać, czy są jakieś sytuacje znane panu, czy w naszych przepisach, czy z doświadczenia, gdzie rzeczywiście orzekanie o winie, nie mówimy tu o traumatycznych przypadkach, nie mówimy tu o przypadkach, gdzie rzeczywiście mamy przemocowego ojca lub przemocową matkę i dzieci są zagrożone. Natomiast gdzie jest orzekanie o winie i wpływa to na kontakty rodzica z dzieckiem, tego, który, jeżeli na przykład wina jest po obu stronach, tak? Tak, no to wszystko zależy od przypadku tak naprawdę, bo pamiętajmy, że w wyroku rozwodowym to generalnie też wobec małoletnich, jeżeli są małoletnie dzieci, wspólne małoletnie dzieci stron postępowania, tak, to tak są rozstrzygnięcia obligatoryjne dotyczące właśnie kontaktów z dzieckiem, regulujące władzę rodzicielską, regulujące miejsce pobytu dziecka. Więc tak naprawdę ten wywiad kuratora środowiskowego, na przykład ten dowód, jeżeli jest w postępowaniu rozwodowym przeprowadzany, no to on pokazuje nam sytuację wzajemnych relacji. Tak? Jak układają się relacje ojca z dzieckiem, jednym, drugim, bo to różnie może być. Nie zawsze jest tak, że te złe relacje są z wszystkimi dziećmi. Czasami są takie przypadki, że przecież nawet rozstrzygnięcie sądu jest takie, żeby rodzeństwo, tak, było rozdzielone, tak, z jakichś powodów właśnie takich wyjątkowych przypadkach to następuje, tak, bo jeżeli jest dobra, wyjątkowa dobra relacja z jednym dzieckiem, a z drugim jest wyjątkowa zła, to czasami znam takie przypadki, w których jest dwójka dzieci i jedno dziecko jest bardzo kochane przez mamę, a drugie dziecko jest bardzo kochane przez tatę. I to oczywiście nie jest normalne, tak, takie segregowanie, bym powiedział, brzydko dzieci, ale czasami tak tak jest po prostu, tak? No i taki kurator środowiskowy, czy taki biegły psycholog, jeżeli takie coś stwierdzi, no to daje tą informację zwrotną w swojej opinii, tak? I sąd ma wtedy tą informację, jakby jest to pokazane sądowi, jak to wygląda, tak? Jak wygląda ta relacja. I oczywiście, dlatego to nie ma bezpośredniego wpływu, ale ta przyczyna, to naganne zachowanie, jeżeli wpływa na to, na relacje rodzic-dziecko, tak, może wpływać, no to ma odzwierciedlenie potem w rozstrzygnięciach, tak? Nie ma innej możliwości, tak? To może przejdźmy już do takiego momentu, w którym jesteśmy zdecydowani na rozwód, już gdzieś tam w głowie zapadła nam taka decyzja, no i chcemy się przygotować do tego rozwodu z winy małżonka, współmałżonka. Jakie dowody są potrzebne? Co musimy przynieść do mecenasa, do sądu? Co musimy zawrzeć w takim pozwie, żeby on rzeczywiście był kompletny, żeby jasno wskazywał na tą winę, o której tak dużo dzisiaj mówimy? Tak, to zależy, to jest dobre pytanie oczywiście, w praktyce jest to bardzo istotne, żeby przekonać sąd do swoich racji, czy między innymi do tego wniosku o orzekaniu o winie wyłącznej drugiego małżonka, ale to wszystko zależy, bym powiedział, od tego, jaka jest przyczyna, tak? Jakie jest naganne zachowanie, które chcemy wskazać, bo jeżeli na przykład byśmy powiedzieli, że nasz małżonek nas zdradza,
Tak, no to tutaj pojawia się teraz już coraz bardziej popularny dowód, czyli zlecamy biurze detektywistycznemu, żeby śledził de facto, tak, tego małżonka, zdobywał dowody zdrady. To trochę wygląda jak z filmu być może taki dowód, tak, mamy takie wrażenie, ale on coraz częściej występuje. Tak, to jest poważny dowód, bo to wprost wskazuje, są zdjęcia, tak, wszystko jest tak naprawdę utrwalone i to profesjonalista wykonał, tak? Oczywiście to kosztuje, trzeba mieć świadomość, tak? Opinia, znaczy taki właśnie raport detektywistyczny, no jest na pewno kosztem, który trzeba ponieść, i to przed wszczęciem postępowania rozwodowego, tak? To też trzeba mieć na to środki finansowe. Ale cóż jeszcze może być przy zdradzie? No mogą być, jeżeli będziemy w dostępie to mieli, tak? Wiadomości SMS-owe, mailowe, na Facebooku, tak? Jakieś messenger, zrzuty tej korespondencji z właśnie, nie wiem, kochankiem, tak? Czy kochanką. Mogą być to wiadomości przecież i konto, sam fakt posiadania konta na portalach erotycznych wszelkiego rodzaju, tak? Też można tam mieć jakby porobić zrzuty, tak? To nie jest kosztowne, ale tutaj jest też pytanie, czy będziemy mieli dostęp do tego typu konta, tak? Żeby wydobyć tą informację. Często tak, ale czasami jest to niewykonalne, bo ktoś po prostu nie udostępnia takich byśmy powiedzieli, haseł do kont, tak? Żeby się zalogować. Więc tutaj jakby. To nie zawsze wychodzi, nie zawsze jest możliwe, tak? Ale to wprost wskazuje, tak, na to, że ktoś no, w jakimś celu na tym portalu erotycznym był, w jakimś, tak, jakby tutaj można udowadniać w ten sposób zdradę. No oczywiście, zeznania świadków są jak najbardziej potrzebne, jeżeli oczywiście świadkowie mają coś też do powiedzenia na temat tych zdrad, nawet pośrednio. Widzą, że dany mężczyzna czy dana kobieta przyjeżdżała pod blok, tak? Przychodziła, tak? W dziwnych porach, o północy wychodziła o piątej, tak? I to tak się powtarzało w weekendy na przykład, tak? No, to jest coś, co jest informacją taką pośrednią, ale pokazuje, no, po co mężczyzna przyjeżdża do kobiety o północy i wychodzi o czwartej czy o piątej, tak? W jakim celu on tam przyjeżdża, tak? No nie mówię, że to jest bezpośredni dowód, ale pokazując sądowi, przekonując sąd do swoich racji, tak, no trzeba tak naprawdę zebrać te wszystkie argumenty do koszyka. Wszystko, co możemy zebrać, włożyć tam, no i pokazać sądowi, zaprezentować, tak? Wtedy mamy dobrze przygotowany pozew i jest duża szansa na to, żeby no, uzyskać tą winę wyłączną, tak? Za rozkład pożycia małżeńskiego. Jeżeli byśmy na przykład popatrzyli sobie na drugi ten koronny przykład, który na początku rozmowy też podaliśmy, czyli odnośnie przemocy fizycznej i psychicznej, no to tutaj tak naprawdę wchodzą w grę dowody z dokumentów, takie jak obdukcje, tak? Tylko trzeba się zgłosić, tak? Trzeba, ta ofiara przemocy, no musi, ten małżonek musi się zgłosić na tą obdukcję, tak? Jeżeli tego nie ma, to też no, pozbawia się tego dokumentu, tak? Więc tutaj musi przełamać się i po prostu no, musi pójść do lekarza i lekarz musi tą obdukcję zrobić, tak? Jedną, drugą, tak? No, zależy, jak drastyczny jest to przypadek. Mogą być to dokumentacja leczenia psychologicznego, psychiatrycznego, tak? Często jesteśmy w takiej sytuacji, ofiara przemocy jest w takiej sytuacji, że no, kieruje się po pomoc, tak? Czy to do psychologa, czy to do psychiatry, no i tam też właśnie tą dokumentację możemy przedstawić w sądzie, tak? Jakby źródło naszych problemów pokazać, z czego to wynika, tak? No oczywiście zeznania świadków, tak? No bo jak słyszą, że nas ktoś bije, albo słyszą jakieś agresywne zachowanie, widzą jakieś agresywne zachowanie, no to pytanie tylko, żeby przekonać tego sąsiada, tak? Żeby on jednak no, powiedział to w sądzie, tak? Nie wymigał się, mówiąc kolokwialnie, bo często po ludzku nie chcemy się angażować po prostu w to, co się dzieje za ścianą, no i nawet jak jest coś drastycznego, to jak przychodzi co do czego, to tak wykręcamy się, tak? Wiele osób się wykręca, no i nie chce, no bo to sąsiad, bo to dalsza rodzina, w sumie to nie moja sprawa, tak? Więc też z drugiej strony pod kątem praktycznym, jeżeli mamy zgłaszać świadka, który powie, że nic nie wie,
to też nie ma sensu, tak? Trzeba tak naprawdę trochę wybadać i mieć taką przewidywanie, co on może powiedzieć, czy on naprawdę pójdzie i powie, jak to wygląda. Nie mówię, że nakłaniać go, broń Boże, do jakichkolwiek zeznań, tak? Jakie mają być treści te zeznania, tak? Ale żeby no jednak porozmawiać z nim wcześniej, czy on jest gotowy, tak? Ten nasz sąsiad na przykład zeznać w naszej sprawie i powiedzieć, co widział, co słyszał, tak? No jeżeli były interwencje policji, no to były notatki z interwencji, tak? Można wystąpić o to na komendę powiatową właściwą dla tych interwencji, tak, do naszego miejsca zamieszkania, żeby właśnie te notatki z interwencji jakoś udostępnić, powiedzieć kiedy, ile tych interwencji było, tak? Te informacje też wtedy można załączyć do pozwu rozwodowego. Jeżeli jest przypadek, w którym już ta policja wszczęła postępowanie, śledztwo, dochodzenie, tak? Czy może już sprawa w sądzie jest karna? Skierowany jest akt oskarżenia, a być może już nawet skazanie wystąpi, zanim sąd rozwodowy wyda wyrok. No to też jest dokument ewidentnie wskazujący, no, że coś jest chyba nie tak z tym zachowaniem, tak? Tego drugiego małżonka. Mamy niebieską kartę, procedurę niebieskiej karty, tak? Jeżeli takie coś jest założone, tak, jest ta niebieska karta, no to też jest jakimś argumentem za tym, że no, rzeczywiście to zachowanie małżonka jest naganne, tak? I jest tam przemoc w jakiejś formie. Ja tak słucham tego, co pan mówi i bardzo mocno apeluję do wszystkich kobiet, które są w sytuacji dotkniętej przemocą, ponieważ my wiemy, pan jako tak naprawdę osoba pracująca na co dzień z takimi przypadkami, a my jako fundacja, która również wspiera kobiety, wiemy, że najtrudniejszym momentem jest to, żeby kobieta się otworzyła i zechciała otrzymać pomoc, bo jest wiele instytucji, wiele możliwości, żeby tą pomoc otrzymać. Tylko tak naprawdę ten strach przed oprawcą, lęk o swoje bezpieczeństwo, bezpieczeństwo dzieci, o to bezpieczeństwo też finansowe później, tak? Jeżeli rzeczywiście będziemy musiały się wyprowadzić z domu, zabrać dzieci, a nie mamy gdzie pójść. Drogie panie, możecie zawsze korzystać z usług i instytucji, które są w najbliższym waszym miejscu zamieszkania. Szukać pomocy właśnie na komendzie, w miejskich ośrodkach pomocy społecznej, w takich organizacjach jak na przykład nasza, a nawet zgłaszać się do prawników, którzy udzielają bezpłatnie porad prawnych w miejscowościach, przy urzędach miasta czy przy innych organizacjach państwowych, gdzie pokierują i pomogą wam bezpłatnie znaleźć pomoc. Także tutaj my dzisiaj mówimy o już tym ostatnim momencie, czyli o złożeniu pozwu, o zdecydowaniu się rozwiązania małżeństwa, tak? Ale zanim do tego dojdzie, to jest ten cały proces, który możecie przejść, otrzymując wsparcie. Ja wiem o tym, że to jest proces, do tego trzeba dorosnąć i znaleźć sobie odwagę i siłę, a wiele lat, znamy takie przypadki, że wiele, wiele lat ofiary przemocy ukrywają to, co się dzieje tak naprawdę za zamkniętymi drzwiami i mimo tych szczerych chęci osób, które są w otoczeniu i chciałyby pomóc, nie ma tej woli ze strony ofiary, ze strachu, no ale też ze wstydu. Więc my jakby z naszej strony, z strony tych organizacji pozarządowych oferujemy panią te pierwsze otwarte drzwi do tego, żeby tą pomoc otrzymać. I myślę, że każdy mecenas, każdy prawnik, do którego się zgłosicie, też pokieruje was, jak dalej takie postępowanie w sprawie czy o przemoc, czy o rozwód zgłosić, założyć niebieską kartę, na pewno otrzymacie taką pomoc. Panie Michale, ja pozwoliłam sobie tą chwilę refleksji, ponieważ wiele osób obawia się, że w mniejszych miejscowościach jest ten dostęp do właśnie prawników, do pomocy prawnej, do pomocy psychologicznej, do ośrodków jest mniejszy niż w dużych miastach i to na pewno rzeczywiście jest problem, ale to nie oznacza, że tej pomocy nie ma, więc pozwoliłam sobie na taką małą dygresję, bo może będą wśród nas osoby, które nie chcą się ujawniać na czacie, nie chcą zadawać pytań z różnych względów, bo chcą pozostać anonimowe. Także ja tutaj w tym miejscu pozwolę sobie zaznaczyć, że możecie do nas anonimowo zgłosić się z prośbą o pomoc i my
jakby pomożemy Wam poza anteną, poza czatem, poza jakby nagraniami, jesteśmy do Waszej dyspozycji. A wracając do naszego tematu, do tematu rozwodu z orzekaniem o winie, chciałam zapytać, czego absolutnie nie powinniśmy robić, czy robić, czynić, czekając na wyrok sądu właśnie w sprawie rozwodowej lub po rozstaniu z mężem, jeżeli jeszcze nie podjęliśmy tej decyzji, tak, że już jest złożona sprawa w sądzie, no ale jakby już po życiu ustało. Czego nie powinniśmy absolutnie robić, żeby sobie nie zaszkodzić, kolokwialnie mówiąc. Jeszcze tylko też pozwolę sobie na małą dygresję odnośnie tego, co pani przed chwilą powiedziała, czyli sytuacji, w której no, ofiara trochę nie wie, co ma zrobić, albo boi się podjąć jakieś kroki, tak? Zgłosić się gdzieś, tak? Przełamać się. I tutaj pani powiedziała słusznie, istnieją punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. W każdym powiecie jest taki punkt zorganizowany. Jest to pomoc bezpłatna. Tak naprawdę de facto dla każdego tam jest jakiś warunek, który praktycznie każdy spełnia i to można powiedzieć, że to jest powszechny dostęp, bym powiedział, do tej pomocy. O ile dobrze pamiętam, tam trzeba tylko stwierdzić, że nie stać mnie po prostu złożyć oświadczenie na komercyjne, bym powiedział, usługi prawne. Tak? I wtedy ten właśnie radca, adwokat, no, może być tym pierwszym krokiem. Tak, ta wizyta w tym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej może być pierwszym krokiem, żeby coś z tym zrobić pod kątem prawnym, bo ja nie jestem władny, żeby wypowiadać się odnośnie pomocy psychologicznej, czy jeszcze w drastycznych przypadkach już psychiatrycznej osobom, które są dotknięte przemocą, tak, agresją, wieloletnią często. Ale tutaj mogę właśnie powiedzieć o tych miejscach. One są dostępne, tam nie ma tłumów. Ze statystyk, które śledzę, wynika, że tam nie ma problemu z zapisaniem się na wizytę, czyli nie trzeba czekać miesiąca, żeby zapisać się na wizytę. W godzinach, które tam są wskazane w harmonogramie, każde starostwo gdzieś to ma właśnie na BIP-ie, na tym biuletynie informacji publicznej musi być ten harmonogram podany i tam można z tej pomocy skorzystać, tak? A jeżeli druga taka dygresja mała, to często jest tak, że jeżeli zgłaszają się kobiety, to dalej też mężczyźni, oni też mogą być dotknięci przemocą. I to jest jeszcze bardziej taka wrażliwa sytuacja w innym aspekcie, że mężczyzna nie chce się przyznać, że no, kobieta stosuje agresję i jest ofiarą, tak? I to też jest duży problem, taki trochę zakamuflowany, tak? Ale oczywiście też, jeżeli mówimy tutaj o kobietach, o tym, co najczęściej występuje z uwagi na dysproporcję, nie wiem, chociażby siły fizycznej, tak, najczęściej występującą pomiędzy mężczyzną a kobietą w związku, no to naprawdę czasami jest ciężko. Pierwsze spotkanie, to ja muszę się zaopatrzeć często w chusteczki takie higieniczne, żeby pozwolić wypowiedzieć kobiecie i trochę być może wtedy czuję się jak psycholog, tak, który pozwala wypowiedzieć się po prostu, tak, a potem jak już widzę, że jest pewnego rodzaju przełamanie, już ta osoba jest gotowa, żeby rozmawiać o konkretach. Tak, rozmawiać o tych konkretach, o konkretnych rzeczach, które można zrobić w tym postępowaniu rozwodowym, jak to ma być ukształtowane, no to wtedy tak naprawdę ruszamy z pracą merytoryczną. Ale bez tego czasu potrzebnego na jedna pani potrzebuje być może pół godziny, druga będzie potrzebowała 5 minut, trzecia godzinę, ale to jest potrzebne, żeby też nawiązać więź, bo relacja prawnik, pełnomocnik procesowy później w sądzie i klient, no, polega na zaufaniu, tak? Jeżeli nie ma tego zaufania, no to po prostu, ja na przykład też tak praktykuję, że jeżeli kobieta jest zrażona do mężczyzn i to nie jest ten etap, żebym ja ją reprezentował w żaden sposób,
Tak, po prostu jest nieufna. Ja się w żaden sposób nie obrażam na to, bo to jest dla mnie też oczywiste, że taka sytuacja może wystąpić. Jeszcze nie, tutaj jakby nie przepracowany jest temat, tak, jest w ogóle wszyscy mężczyźni są źli, to jest taki etap, no to wtedy po prostu do koleżanek, które zajmują się tego typu sprawą, przekierowuję, bo wiem, że no ona potrzebuje kobiety jako pełnomocnika. I to też po prostu jest dla mnie normalną rzeczą, tak? I mam nadzieję, że wszyscy tak robią pełnomocnicy, prawnicy, że po prostu przekierują do kobiety, bo widzą, wyczuwają, że to nie o to, tu nie będzie, tak? Możliwości współpracy. A jeżeli, wracając do pytania już teraz, które było jakiś czas temu padło, czego nie powinniśmy robić, gdy czekamy na wyrok? No jeżeli czekamy na wyrok, to już jest postępowanie sądowe. Ono jest w toku. I tak naprawdę no, powinniśmy trzymać się swojej strategii procesowej, którą obraliśmy. Jeżeli mamy pełnomocnika, no to on już profesjonalnie podszedł do tematu i ma już tak naprawdę plan działania był przygotowany, teraz jest etap realizacji. I trzeba po prostu starać się dobrze zeznać przed sądem. Tak? No bo dowód zeznań stron, czyli dowód zeznań małżonków będzie tak przeprowadzony. Tak? Więc sąd będzie chciał wysłuchać strony, co mają do powiedzenia. I tutaj w przypadku, gdy mamy profesjonalnego pełnomocnika, na tym bym się skupił, żeby te zeznania były spójne, precyzyjne, konkretne, tak, żeby było łatwo można wyłapać, o co nam chodzi. Tak? I trochę wyłączyć emocje. Niestety, znaczy to jest trudne, ale trochę włączyć emocje, powiedzieć po prostu tak punkt po punkcie, jak to wyglądało małżeństwo i jakie były zachowania konkretnie, kiedy się coś wydarzyło, tak, co było przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego, jakie zdarzenie, jakiej dacie, tak, sąd interesuje precyzyjne informacje, dlatego że pamiętajmy, ja zawsze mówię każdemu, który przychodzi do mnie do kancelarii, w sądzie sąd widzi pana i na przykład tą panią, drugą stronę postępowania i on nie ma tak naprawdę żadnych uprzedzeń, nie powinien mieć żadnych uprzedzeń, tak? Zarówno do jednej, jak i drugiej strony. I teraz w zależności od tego, jak umiejętnie, czy mamy tą umiejętność, tak? Czy mamy odpowiednie dowody, żeby przekonać sąd do swoich racji, no to jest duża szansa na pozytywne rozstrzygnięcie. I nie zawsze prawda, niestety, nie zawsze prawda, niektórzy mówią tak, nie pójdę, nie skorzystam z pomocy prawnej, przecież to jest oczywiste, tak? Przecież to każdy widzi, tak? Tylko potem nic nie zgłasza, żadne dowody nie są przeprowadzone i sąd nic nie widzi. Tak? Widzi sprzeczne zeznania stron. Jedna osoba mówi, że było tak, druga mówi osoba, że było tak i jeszcze ta osoba, która najczęściej jest pokrzywdzona, tak? Ona ma duże emocje, trochę niespójnie zeznaje, a ta druga strona jest przygotowana, bo jest na przykład przyzwyczajona do tego, ma taki zwyczaj, że kłamie. Niektórzy tak mają też taką osobowość i on po prostu, to mu przychodzi bardzo łatwo. Bez zająknięcia się ma wypowiedź. Pełna, składna wypowiedź, tak? Merytoryczna. Tak? Pozbawiona jakichś nadmiernych emocji. Więc ja bym powiedział w ten sposób. I jeszcze, czego nie można robić, jak się czeka na rozwód? No, ja bym powiedział tak, jak chce się rozwodu, to taki humorystyczny być może jest, ale był taki przypadek, już miałem w swojej praktyce, że poszedł pozew o rozwód, toczyło się postępowanie, a w trakcie, jak już był koniec tego postępowania sądowego, z zeznań stron małżonków wynikało, że oni zaczęli współżyć ze sobą fizycznie. Tak? Czyli po prostu no, zaczęli jedno z więzi odbudowywać, jakby nie patrzeć. Tak? I teraz sąd, trudno, żeby w tym momencie wydał wyrok rozwodowy, skoro powrócono tak naprawdę do jakiegoś współżycia, nie ma trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego w tej więzi, tak? W tym przypadku. Mhm. I oni, nie wiem jaki był ich los, czy oni odbudowali swój związek krok po kroku, czy po prostu to jakoś i tak się rozpadło, ale no była taka sytuacja, więc no pamiętajmy o tym, że te więzi muszą być nadal zerwane, musimy je cały czas utrzymywać jako brak połączenia, tak? Jakiegokolwiek połączenia fizycznego, emocjonalnego i jeszcze gospodarstwo domowe wspólne, tak? Nie prowadzimy. I to są te trzy więzi, które muszą być no jakby rozdzielone ewidentnie. Ja myślę, że pan mógłby nam tu wiele historii opowiedzieć, co się na sali rozpraw potrafi zadziać i co potrafi zaskoczyć, mimo tego, że gdzieś
idą małżonkowie do sądu, zeznają, to różne na pewno historie prawnicy słyszeli. Natomiast chciałam podsumować nasze spotkanie, ponieważ ja wyczerpałam swoją pulę pytań. Czy mogłabym Pana poprosić o takie podsumowanie, taką konkluzję naszej rozmowy dotyczącej właśnie rozwodu z orzekaniem o winie współmałżonka? Może to być, nie wiem, 5 rad, jakieś zasady, których powinniśmy przestrzegać na zakończenie naszego spotkania? Tak, ja postaram się jakoś tak punktowo zebrać kilka myśli, tak? Pierwsza myśl jest taka, jeżeli decydujemy się na to, żeby złożyć pozew z wnioskiem o to, żeby wyłączna wina była drugiego małżonka, to musimy liczyć się z tym, że to postępowanie będzie dłuższe niż w każdym innym przypadku, tak? W każdej innej konfiguracji, no bo z siłą rzeczy sąd będzie musiał stwierdzić, tak, jaki tutaj stopień zawinienia był, no i to rzeczywiście trzeba mocno udowodnić, żeby w 100%, podkreślam cały czas to, w 100% ma ta druga strona być winna, a ja mam być niewinny w 100%, tak, czyli ma być tak zero-jedynkowo. To jest rzadko spotykane, naprawdę czasami nawet drobne, są sytuacje, w których drobne zawinienie, tak, no jest potem przez sąd uznawane, no dobrze, ale tu ma być taka sytuacja przy wyłącznej winie, kiedy ta druga strona nie ma żadnej winy, jest czysta jak łza. Więc o tym trzeba pamiętać, bo jeżeli tak ochłoniemy, zaczniemy pisać pozew rozwodowy, to zastanówmy się, czy naprawdę czegoś nam ten małżonek nie wyciągnie. Jakiegoś zachowania, jakiegoś nawyku, jakiegoś nałogu, być może coś wyolbrzymi, tak? Ale to potem uniemożliwi tak naprawdę, jak zostanie udokumentowane, uniemożliwi wyłączną winę, tak? Jego, bo on trochę tej winy za rozkład pożycia małżeńskiego przerzuci na nas, tak? I żebyśmy nie prowadzili no, takiego pustego postępowania sądowego, ryzykownego w tym sensie, że przedłużającego się, tak? Bo być może inna konfiguracja winy jest do zaakceptowania przez obie strony i po prostu szybciej przez to przejdziemy, tak? Tutaj jeżeli chodzi o wyłączną winę, o czym mówiliśmy, bezpośredni wpływ de facto wynikający wprost z przepisów to jest na obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami. Tak? Reszta to są tak naprawdę jakieś pośrednie wpływy. Tak? Mogą wystąpić, nie muszą. Cóż jeszcze mówiliśmy? No na pewno trzeba przed w ogóle złożeniem pozwu rozwodowego dobrze się do tego przygotować. Jeżeli robimy to przez profesjonalnego pełnomocnika, no to mamy o tyle łatwiej, że ta osoba już jakby ma wiedzę, ma umiejętności i będzie wiedziała, jak ten temat ugryźć, jakie dowody zebrać, jak to przedstawić. I trochę nas przeprowadzi za rękę przez to postępowanie. Oczywiście musimy z nim współpracować, to też nie możemy mieć takiego podejścia, że skoro już zleciliśmy komuś, zapłaciliśmy już komuś za usługę, to już tak naprawdę mnie interesuje tylko efekt. No to tak nie zadziała. To musi być współpraca, ścisła współpraca i bieżący kontakt, szczególnie przed złożeniem pozwu rozwodowego. I jeszcze kolejny wątek, jeżeli mówimy o pełnomocnikach profesjonalnych, moja rada jest zawsze taka, znaleźć osobę, która po pierwsze jest wyspecjalizowana w tego typu postępowaniach, bo nie każdy prowadzi po prostu sprawy rodzinne, nie każdy prowadzi rozwody. Jeżeli chcemy mieć profesjonalną obsługę i też specjalisty, który te rzeczy robi, tego typu sprawy prowadzi, to właśnie musimy go poszukać. Jeżeli znajdziemy kilku tych specjalistów, tak wyszukamy sobie, to potem jak będziemy z nimi rozmawiać, albo przez telefon na przykład, tak zadzwonimy, to musi być ta nić jakiegoś zaufania. Ja bym powiedział tak, czasami warto pójść do trzech, żeby dowiedzieć się, że dwóch poprzednich, do trzeciego pójść pełnomocnika, żeby dowiedzieć się, że dwóch poprzednich było, no nie grało, nie zaiskrzyło. To też jest istotne, tak pod kątem takiej współpracy, bo jeżeli nie zaiskrzy, nie będzie tej takiej chemii, że dogadujemy się, że mamy zaufanie, że naprawdę ten człowiek mi pomoże. Ja wierzę w to, tak? No to bez tego też będzie ciężko. I mówię, czasami jest tak, że niektórzy chodzą
I nieraz cał umie, nie wiem, jako drugiego, jako drugi wybór w kolejności, albo jako tam, nie wiem, trzeci, czasami jako pierwszy, tak? Różnie to bywa. Ale to też jest na tyle istotna sprawa i być może długotrwałe postępowanie, że warto, tak, znaleźć odpowiednią osobę, tak? Która rzeczywiście nie tylko wiedza, umiejętności, ale też i zaufanie do niej będziemy mieli. Tyle mi się wydaje. Patrzę, że mija tak naprawdę, bo zerknąłem na zegar, mija dokładnie godzina, więc akurat bym powiedział, w punkt skończyłem swoją wypowiedź. Tak mieliśmy zaplanowane, że nasze spotkanie będzie trwało 60 minut i rzeczywiście w tym czasie się z naszymi pytaniami wyrobiliśmy. Ja ponawiam propozycję zostawiania w komentarzach pytań do naszego eksperta. Przypominam, że pan Michał jest ekspertem sprawa nie tylko rodzinnego, ale też sprawa pracy. Natomiast pytania możecie zadawać głównie z tematu, który dzisiaj był. Przede wszystkim z rozwodów z orzekaniem o winie współmałżonka. Jeżeli będziecie potrzebowali skontaktować się z nami anonimowo, to zapraszam Was do pisania wiadomości e-mail i my te pytania również anonimowo Wam odeślemy. Także nie będą one opublikowane, będą zachowane wszelkie tajemnice korespondencji. Jeśli chodzi o mnie, bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za to, że był Pan z nami, za wszystkie cenne uwagi. Widzę, że pojawiają się informacje, że dziękujemy za cenne informacje, Panie Mecenasie. Ja również się do tego dołączam. Proszę o, tak jak mówiłam na początku, o serduszka, o lajki w podziękowaniu dla naszego gościa, że był dzisiaj z nami. Nagranie będziecie mogli obejrzeć na naszym kanale Sama Mama TV Channel, także subskrybujcie kanał, żebyście wiedzieli, co się u nas dzieje na bieżąco. Panie Mecenasie, mam nadzieję, że to jest pierwsze spotkanie w ramach Fundacji Sama Mama dotyczące porad prawnych, ale nie ostatnie i że jeszcze będzie nam dane się zobaczyć. Moi drodzy, na ten moment życzymy Wam spokojnego dalszej części dnia, spokojnego wieczoru i chyba tak naprawdę, Panie Mecenasie, spokojnych rozpraw, pozytywnych wyroków, jak to się nazywa, jak w nomenklaturze prawniczej? No tak naprawdę te wyroki, te zwycięstwa są zwycięstwami moich klientów, więc ja bym życzył im, żeby mieli po prostu powodzenie w sądzie i same sukcesy. To tego, Szanowni Państwo, życzymy. Żegnając się, dziękuję za uwagę. Dziękuję serdecznie Pani Dominiko i dziękuję wszystkim słuchaczom, bo być może też znalazł się jakiś Pan wśród naszych słuchaczy, nie tylko słuchaczki były. Dobrego wieczoru. Dobrego wieczoru.